Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. A co cię tu przyniosło, grzeszniku jeden? Czy ty wiesz, że mi wisisz 2000 złotych? Proszę księdza, o tym nie trzeba mi przypominać. Właśnie przyszedłem w tej sprawie, bo mi to ciążyło na sercu. I te przyniosłem pieniądze dla księdza. Mam je przy sobie, proszę księdza, ale... Żadne ale. Na tace 2000, a potem rozmawiamy. No, ksiądz dalej mi nie wierzy. No, proszę bardzo, proszę bardzo. Tu są te pieniądze. O, proszę popatrzeć. Gorąco, gorąco. Będzie chłodniej, gdy ty na tej tacy się znajdą. O, kładę na tacę. No, myślę, że ksiądz teraz zadowolony. Tak, jestem zadowolony, ale będę bardziej zadowolony, jeśli się od tej tacy odsuniesz. Proszę księdza, proszę mi tak nie męczyć. Ja przy tacy stoję tylko dlatego, że jak ktoś złapie, no może ukraść i ksiądz straci te pieniądze. O to się proszę nie martwić. Odsuń się od tacy. No dobrze, odsuwam się. Proszę księdza, Anita codziennie tu przychodzi. A dlaczego tutaj tak się kręci koło księdza? Ksiądz taki przystojny, a ona w potrzebie. No wie ksiądz, jakby ktoś się tak dowiedział. Ale niech się ksiądz nie martwi o tym. U mnie nic nie powiem, proszę księdza, ale chcę wiedzieć, co ją tu przyciąga do tego kościoła. Proszę mówić. Mój synu za dużo się bawi w plotki. Dziewczyna przychodzi sprzątać i gotować dla bezdomnych. Służy Bogu. Służba człowiekowi to służba Bogu. O, to ty mnie ksiądz zaskoczył. No tak. Służba człowiekowi to służba Bogu. No bo w człowieku jest Bóg. No właśnie. No to rozumiem, proszę księdza. Dobra dziewczyna, tak. Ale jej mąż, mąż BGC, narobił długów dookoła, ukrywa się, dłużnicy go ścigają. I jak ja bym wiedział, gdzie on się ukrywa, no to, proszę księdza, mógłbym dobrze zarobić na doniesieniu. Jeśli będę wiedział, no to odpalę księdzu jakąś pulę z tego powodu. No, proszę mówić, proszę księdza, dogadamy się jak ludzie. No dobrze, ale to spiszemy umowę. Bez umowy, proszę księdza, tu są pieniądze na tacy. Ksiądz już musi tak zaufać trochę człowiekowi. No, proszę spróbować tego zaufania zdobyć. Proszę o to, bardzo proszę, proszę księdza. No dobrze. Bonus BGC wyprowadził się do Różala. Pracuje przy koniach. Przy koniach pracuje dla Różala, dobrego człowieka. Przygarnął go wreszcie. Proszę Państwa, ja haruję na pieniądze, a jemu wszystko się układa. Takiemu to dobrze, a mi zawsze wiatr w oczy wieje, proszę księdza. A czy można wiedzieć, co ten bonus przy tych koniach robi? No jak to, co? Sprząta, wywozi gówno na tacce. Wywozi gówno na tacce. Czyli śmierdzi łajnem. No to nie zazdroszczę jemu tego. Boże księdza, jest takie pytanko. Pieniądze ksiądz widzi, na tacy leżą. Więc dogadamy się z tym donoszeniem, to już ma ksiądz jak w banku. Odpalę te parę procent. Ale jeszcze taka mała prośba, proszę księdza. Ja zawsze chciałem być księdzem. Czy mógłby tak ksiądz spłodzić jakieś papiery, że jestem tym księdzem i wysłać mnie na jakąś parafię, na wsi najlepiej. Bo ja się lubię opiekować takimi wdowami. Ktoś musi się nimi zająć, proszę księdza. A ja mam takie powołanie i chcę głosić Słowo Boże. O,
mój synu, wszystko da się zrobić, ale to kosztowna sprawa, 20 tysięcy złotych. Masz takie pieniądze przy sobie? 20 tysięcy złotych. No nie ma sprawy, proszę księdza, ale nie mam takich pieniędzy. No, to ja wrócę za jakiś czas. Dziękuję. Bóg zapłać, a te pieniądze, które są na tej tacy, to ja zatrzymam na moment. Będziesz w piekle, grzeszniku, za tak swoje przekręstwa co robisz. Proszę się nie martwić, ja tu jeszcze wrócę.